premier tutaj wystawę na połączonym i prezentował wówczas kilkanaście rzeźb kameralnych. Równocześnie z muzeum też współpracował jeszcze wcześniej, bo przed wielkim remontem na przestrzeni lat 70. 80. wykonywał dokumentację fotograficzną wszystkich sal i eksponatów, które miały w przyszłości posłużyć do odtworzenia tego muzeum po remoncie. Projektował również wszystkie okładki do tych katalogów czeskiego rocznika muzealnego. Jeżeli mam coś jeszcze o tacie powiedzieć, tak skrótowo, no, pochodził z Śląska Cieszyńskiego, urodził się w pobliskim Goraszowie w 1935 roku. Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych Krakowych profesora Dyką, wykonał z rzeźby profesora Jerzego Bandury w 1961 roku. I dodatkowo ponadprogramowo jeszcze realizował zajęcia z grafiki. Następne swoje całe życie zawodowe właściwie związał z Cieszynem, bo już zaraz po studiach od 1961 roku do 1977 pracował w zakładach elektromaszynowych Celna jako główny plastyk, projektant w zakresie identyfikacji wizualnej, projektując wszelkie materiały promocyjne, znaki firmowe, realizując wystawy na targach. I dopiero w 1973 roku został delegowany właśnie z tego zakładu macierzystego Celna do współorganizowania Uniwersytetu Śląskiego, biorąc czynny udział właśnie w współorganizowaniu Uniwersytetu Śląskiego filii, zwłaszcza pracowni artystycznych, projektując większość wnętrz, pisząc programy nauczania i z tą instytucją związaną był aż do emerytury w 2006 roku. Tam oczywiście cały czas się dokształcał, uzyskał tytuł profesora, tytuł naukowy. Jeżeli bym miał coś powiedzieć o jego twórczości, no to wiadomo, że przede wszystkim zajmował się rzeźbą, ale był twórcą wszechstronnym. Zajmował się z powodzeniem fotografią artystyczną, zwłaszcza w dziedzinie portretu, aktu. Realizował wiele wystaw takich tematycznych na temat impresji z podróży. Dodatkowo cały czas czynnie brał udział w wielu tych wystawach, to co powiedziałem, ale też zajmował się projektowaniem graficznym, projektowaniem architektonicznym, projektowaniem wnętrz. Między innymi projektował wszystkie wnętrza w hotelu pod Lunatnym Jeleniem. Oczywiście to te wnętrza, które istniały do początku lat 90. Projektował wnętrza kościołów kompleksowych, kościoły węgierskich, Cisownicy, w Jastrzębiu-Zdroju, w Wołkowicach. Jeżeli natomiast miałbym wspomnieć o rzeźbie, to również w dziedzinie samej rzeźby był bardzo wszechstronny, ponieważ nie tylko wykonywał rzeźby plenerowe, monumentalne, ale również zajmował się rzeźbą kameralną w metalu, w żywicach, w tworzywach sztucznych. Jeżeli chodzi o metal, to były to rzeźby z brązu, z mosiądzu, z aluminium. Tak jak pan już wspomniał, nie wykonał wiele płaskorzeźb. Wykonywał rzeźby w drewnie. Jeszcze wracając do tych wystaw, praktycznie był twórcą, który do końca swoich dni cały czas wystawiał i realizował wszystkie te dzieła. Zmarł w 2019 roku, a ostatni pomnik zrealizował w wieku 80 lat w Skoczowie w 2015 roku. To samo jeżeli chodzi o wystawy. Ostatniego taka większa wystawa miała miejsce w 2017 roku, czyli dwa lata przed śmiercią w Bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej, gdzie prezentował kilkadziesiąt właśnie tych prac kameralnych z metalu. Serdecznie Państwa witam na dzisiejszym otwarciu wystawy. My tak rzadko robimy te otwarcia wystaw czasowych, że aż już zapomnieliśmy, jak to jest, kiedy wystawa czasowa. Także bardzo dziękuję za przybycie w tych pandemicznych czasach. I w imieniu Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie Państwa witam w Galerii Wystaw Czasowych na otwarciu wystawy zatytułowanej Upamiętnieni, której autorką jest pani Katarzyna Jarmuł-Niemczyk, która prowadzi w Muzeum Cieszyńskim dział sztuki. Ta wystawa, oczywiście o wystawie pani Katarzyna Jarmuł-Niemczyk mówię sama, natomiast ja chciałam rzec po pierwsze, że wystawa jest owocem współpracy Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenia Wszechnica, którego reprezentantem jest pan Ludwik Kuboszyc, którego serdecznie witam w związku z tym. I dziękujemy bardzo za współpracę, bo to nie jest jedyna współpraca pomiędzy Muzeum a Wszechnicą, także już mamy tych wystaw sporo. W związku z tym również dziękuję Urzędowi Miejskiemu w Cieszynie, który współfinansował tę wystawę. A ta wystawa przede wszystkim jest owocem tego, co się jeszcze zdarza, bo w dzisiejszych czasach to już nie bywa, ale jeszcze się zdarza, mianowicie Muzeum jeszcze
otrzymuje w darze dzieła sztuki. Ponieważ to już nie są takie czasy, może jak kiedyś było, może nawet to drugie. Dzisiaj można to dzieło sztuki po prostu sprzedać, prawda? A oddanie będą muzeum nie daje żadnych profitów finansowych. Natomiast muzeum oczywiście na tym zyskuje nieprawdopodobnie i ja powiem tak, chciałam powiedzieć bardzo górnolotnie, że ci, którzy do muzeum rzeczywiście takowe dary przekazują, robią to dla potomnych, prawda? Ale tak naprawdę nie dla nas, robią tylko dla potomnych. Także my te zbiory budujemy dalej. W przyszłym roku będziemy obchodzić to 220-lecie istnienia tego muzeum i chcielibyśmy za przykładem księdza Szecznika dalej te zbiory powiększać. Jakkolwiek z magazynami różnie bywa, ale o magazyny też będziemy się troszczyć. W każdym razie bardzo dziękujemy z góry wszystkim tym, którzy kiedyś cokolwiek do muzeum nam przekażą, a dzisiaj z wielkim uponem chciałam podziękować tymi drobnymi kwiatami pani Róży Hermie, która po śmierci pana profesora Jana Hermy zdecydowała się na przekazanie, razem z panem Maciejem Hermą, na przekazanie tych dzieł sztuki, które tutaj państwo wokół siebie widzą. Także wszystkie te projekty do tych wspaniałych płaskorzeźb, które widujemy w Cieszynie i poza Cieszynem również na budynkach i na ważnych miejscach, tych upamiętnionych właśnie po piersia. Pozwolę sobie w takim razie podziękować w imieniu Muzeum Książka Cieszyńskiego. Nie była to wystawa łatwa, to na pewno już mogą się państwo zorientować, ale była dla mnie dużym wyzwaniem, dlatego że chciałam właśnie pokazać tutaj te rzeczy, które te eksponaty, które otrzymaliśmy, jak już pani dyrektor wspomniała, od państwa Hermu w darze, w cennym darze. Tych płaskorzeźb jest 40, do tego dostaliśmy jeszcze piękną rzeźbę Gracji, pełnoplastyczną rzeźbę autorstwa profesora Jana Hermy. I chcieliśmy właśnie ten piękny zbiór, ten kompletny zbiór pokazać. Motywem takim, który mnie skłonił przede wszystkim do zaprezentowania tych płaskorzeźb, jest to, że my je na co dzień mijamy. Ale często nawet nie wiemy, że o tym, że ich mijamy, bo są w takich miejscach mniej reprezentacyjnych, są schowane często w budynkach szkolnych, budynkach użyteczności publicznej, gdzie rzadziej bywamy lub też nas do nich po prostu nie wpuszczają. I dlatego chciałam pokazać je właśnie tutaj, żebyśmy mogli w jednym miejscu zobaczyć wszystkie te postacie, które właśnie na terenie Śląska Cieszyńskiego, tak mogę powiedzieć, ale nie tylko, bo oczywiście też znajdują się tablice na przykład z Bielska Białej, gdzie te postaci zostały upamiętnione. Wystawa ma, jakby tytuł tej wystawy ma odnosić nie tylko do tych postaci upamiętnionych na tych płaskorzeźbach, których oczywiście biogramy możemy sobie przy tej okazji również przypomnieć, kim te osoby były, jakie miały zasługi tutaj dla Cieszyna, czy dla właśnie całego Śląska Cieszyńskiego, ale również jest wystawą, która upamiętnia samego profesora Jana Hermę. No, jest to pierwsza wystawa właściwie w Cieszynie, niestety już po śmierci profesora, na której możemy zaprezentować właśnie akurat te jego dzieła. Dzięki życzliwości rodziny udało się jeszcze pokazać dwie inne jego rzeźby z jego twórczości, tak żeby ten dorobek był no, kompletny, może nie do końca, ale żeby był w miarę zróżnicowany. Wystawy również wzbogaciły tutaj materiały archiwalne przygotowywane jeszcze przez samego profesora w postaci plansz, na których prezentowane są realizacje przestrzenne. To są przede wszystkim te duże pomniki, które znajdują się właśnie tutaj w Cieszynie, ale również w Czechowicach, Dziedzicach, na przykład ten pomnik poświęcony ofiarom wielkiego pożaru w rafinerii. Płaskorzeźby zostały pogrupowane w pewne wątki tematyczne, tak żeby nam też ułatwić jakby śledzenie tych postaci, śledzenie ich losów i dzień. Sekwencja, która nam towarzyszy po lewej stronie od wejścia, to są postaci związane, nazwijmy to tak, z lecznictwem, a więc tutaj ze Szpitalem Śląskim, jak również z Sanatorium Równica, czy też z Wisłą jako właśnie tym ośrodkiem uzdrowiskowym. Po prawej stronie od wejścia z kolei mamy te modele do tablic, które znajdują się tutaj akurat w dwóch szkołach cieszyńskich. Dalej przesuwając się w stronę głąb tej wystawy, możemy również zobaczyć tablice, które znajdują się w Domu Narodowym, czy też na budynku Uniwersytetu Śląskiego. I również w innych miejscach, już nie tylko Cieszyna, ale również Śląska Cieszyńskiego.
Jest też osobna sekwencja postaci związanych ze światem sztuki, artystów, literatów, muzyków. To z kolei już w następnej sali, gdzie prezentujemy tablice eksponowane tutaj w Teatrze Cieszyńskim, jak również w Szkole Muzycznej. Wśród tych postaci nie zabrakło również tych osób, które są prezentowane na terenie, nazwijmy to tak ogólnie, parafii ewangelicko-augsburskiej tutaj w Cieszynie. Wśród tych postaci oczywiście są osoby świeckie, jak i duchowne. Duchowne różnych wyznań, bo zarówno i wyznania ewangelickiego, jak i również katolickiego. Jest nawet wojskowy, właśnie pułkownik alabecki. Więc rzeczywiście ta różnorodność tych postaci jest tutaj bardzo duża. Łatwo w miarę, oczywiście dysponując odpowiednim warsztatem, zdolnościami, zrobić czyjś trójwymiarowy pomnik. O tyle, zrobienie popiersia, płaskorzeźbionego popiersia, które z jednej strony utrwalałoby i oddawałoby bardzo wiernie rysy osoby portretowanej, a z drugiej strony byłoby plastycznie dobrze skomponowane, dla mnie jest ogromną sztuką. Tak, żeby patrząc na dane popiersie, nie było ono zniekształcone, żeby rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że ta postać jest pełnoplastyczna. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe do wykonania, bo wiemy, że ta perspektywa gdzieś musi troszeczkę się zniekształcać. Niemniej jednak chylę czoła przed takim artyzmem, które możemy tutaj na tych popiersiach właśnie oglądać.